Keto Wtorek, odcinek 29. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. I zanim zaczniemy temat dotyczący insulinooporności, być może jesteś po raz pierwszy oglądasz moje filmy, więc jeżeli temat diet niskowęglowodanowych i tym ketozy i tego, o czym będziemy mówić później, nie jest Ci do końca jasny, to spokojnie, co tydzień nagrywam Keto Wtorki, więc zapraszam Cię na sam początek, czyli parę miesięcy wstecz, gdzie właśnie o dietach niskowęglowodanowych, o ketozie i o tym, jak w ogóle z nią zacząć, mówiłam. Także tam znajdziesz wszystkie informacje, ale teraz zostań ze mną, bo mówimy o bardzo ważnym temacie, czyli insulinooporności. Jak wyleczyć insulinooporność? Cóż, można by powiedzieć, że to jest oksymoron, ponieważ to tak jak wyleczyć głupotę. Ani insulinooporność, ani głupota nie jest sklasyfikowana jako choroba. Aczkolwiek ja zaryzykuję stwierdzenie, że tak, możemy insulinooporność wyleczyć, a nawet powinniśmy bardzo postarać się to zrobić. Zapraszam. W tym filmie opowiem Wam o tym, czym jest w ogóle insulina i insulinooporność, jak możemy ją rozpoznać, jakie są przyczyny, ale tutaj trochę nawiążę do tego, z czym nie zgadzam się, jeśli chodzi o podejście wielu lekarzy w Polsce do insulinooporności, oraz tak naprawdę jakie są jej wyzwalacze i jak, dlaczego ketoza może nam w tym pomóc i jak ta ketoza w insulinooporności powinna być prowadzona. Okej, insulina. Insulina to jest taki hormon produkowany przez naszą trzustkę, który jest przez nią produkowany na sygnał z naszego krwiobiegu, że jest w nim glukoza, jest w nim cukier, czyli paliwo. Żeby to paliwo w postaci glukozy było przez nasze komórki wykorzystane, to one muszą jakby otworzyć drzwi tej glukozie. Żeby one otworzyły drzwi, potrzebny jest taki odźwierny, którym właśnie jest insulina. Więc insulina jest bardzo istotnym hormonem w naszym organizmie. Natomiast insulinooporność nie jest diagnozowana jako choroba, ale jako składowa zespołu metabolicznego, czyli taka dolegliwość, która objawia się tym, że nasze komórki przestają te drzwi otwierać. Czyli jest insulina, ona puka, chce otworzyć, ale tam jest zamknięta na kluczyk i po prostu glukoza do naszych komórek nie może się dostać, bo one są właśnie na nią oporne. Tak naprawdę są tam w naszej komórce są receptory odpowiedzialne za otwieranie tych drzwi i po prostu te receptory przestają pracować. Jak one przestają pracować, no to znowu jest sygnał do trzustki: hello, potrzebujemy insuliny, no bo nie możemy przyjąć tej glukozy. Więc tej insuliny jest coraz więcej, te poziomy są coraz wyższe, jest też coraz więcej glukozy w naszym organizmie, a to i tak nie działa, bo nasze komórki po prostu jej nie przyjmują. I co może się wydarzyć dalej? Otóż, jeżeli cały czas ta insulina puka do drzwi i jest jej coraz więcej, trzustka dostaje mylne sygnały, produkuje coraz więcej insuliny, to w pewnym momencie dochodzi do wyczerpania trzustki. No i ona już nie jest w stanie produkować tej insuliny. To powoduje jeszcze wyższe poziomy cukru i czyli glukozy w naszym organizmie, więc dlatego też mówi się, albo dobrze, żeby się mówiło wreszcie, że insulina jest pierwszym krokiem do cukrzycy typu drugiego. I bardzo często niediagnozowana insulina prowadzi właśnie do tego, że później za kilkadziesiąt lat ktoś ma cukrzycę. Jeżeli wykrylibyśmy ten brak wrażliwości komórek na insulinę we wczesnym stadium, to do cukrzycy mogłoby w ogóle nie dojść. Kolejna rzecz, insulina jest hormonem. Każda nierównowaga hormonalna, czyli na przykład za duża ilość insuliny w naszym organizmie, prowadzi do kolejnych zaburzeń hormonalnych. Bardzo często u kobiet pojawia się PCOS, czyli syndrom policystycznych jajników, i te problemy hormonalne mogą być różnego rodzaju, również obciążona wtedy jest wątroba, więc może dojść do stłuszczenia wątroby, do miażdżycy i do różnego rodzaju problemów z sercem. Więc jak widzicie, insulina może być takim punktem zapalnym do wielu chorób, wielu zjawisk bardzo niekorzystnych dla naszego zdrowia. Jak rozpoznać, czy insulinooporność być może nas dotyczy? Po pierwsze, jeżeli ciągle masz spadki energii i czujesz się zmęczona, nie masz siły,
to warto sprawdzić, czy to nie jest insulinooporność. Jeżeli czujesz senność, szczególnie po posiłkach, bo właśnie ten wysoki poziom cukru we krwi po posiłku jeszcze nam rośnie i nas usypia, więc to też jest wskazanie w kierunku możliwej insulinooporności. Jeżeli właśnie masz problemy z miesiączkowaniem, różnego rodzaju problemy hormonalne, jeżeli nie możesz schudnąć mimo prób, wielu najczęściej, to również może być związane z insulinoopornością. Jeżeli ty jesz nadmiernie, także. Więc tych przyczyn może być bardzo wiele i często one nie są też takie specyficzne. Warto zrobić badania. Ja praktycznie wszystkim moim podopiecznym, którzy do mnie trafiają, zalecam badanie insuliny na czczo. Lekarz pierwszego kontaktu prawdopodobnie nie może ci na fundusz tego badania zaproponować, natomiast to badanie kosztuje w okolicach 30 zł i naprawdę warto je sprawdzić. Insulina na czczo. Poza tym warto dobadać glukozę na czczo, a czasem również krzywą glukozową, krzywą cukrową, czyli badamy na czczo, glukozę i insulinę, a potem po wypiciu glukozy po godzinie, dwóch, trzech, fajnie, im więcej punktów ma ta krzywa, czyli na przykład po pół godziny, po godzinie, po półtorej, tym lepiej, bo wtedy wiemy, jak organizm sobie radzi z metabolizmem tych węglowodanów. I mając te wyniki, możemy również sprawdzić tak zwany HOMA-IR, którym najczęściej jest diagnozowana insulinooporność i to jest stosunek glukozy do insuliny na czczo. Możecie wpisać sobie w telefonie HOMA-IR kalkulator i po prostu wyskoczy Wam ileś stron, które Wam za was to policzą. Do 2,5 przyjęte jest, że raczej insulinooporności nie ma. Jeżeli jest powyżej do 4, to wtedy jest prawdopodobieństwo, a powyżej 4 jest diagnozowana insulinooporność. Natomiast powiem Wam też o tych podstawowych wynikach. Glukoza na czczo, o tym już mówiłam w wielu filmach i tutaj jeżeli jest powyżej 100, no to zdecydowanie powinno nas już to niepokoić na czczo. Natomiast jeśli chodzi o insulinę, to jest ważne, bo te normy laboratoryjne, jak sobie popatrzycie, są od 0 do chyba 25 albo nawet więcej w zależności od laboratorium. Natomiast jeżeli mamy insulinę powyżej 10 punktów, to już jest wskazanie w kierunku insulinooporności. Insulina powinna oscylować w granicach 5 i wtedy na pewno wszystko jest ok. Natomiast niektóre osoby badają sobie insulinę na czczo i mają ją w miarę w normie, a jednak coś nas dalej niepokoi. I wtedy właśnie sprawdzenie zachowania insuliny po spożyciu glukozy daje nam odpowiedź, bo insulina nie powinna nam po posiłku skoczyć więcej niż 5-krotnie. Więc jeżeli na przykład masz glukozę nawet na poziomie 9, ale po posiłku skoczy ci więcej niż 9 razy 5, 45, czyli będziesz ją miał po posiłku wyższą niż 45, to nie jest dobrze. Już nie mówiąc o tym, że po 2 godzinach ona powinna nam do poziomu bazowego mniej więcej spaść. Dlatego ta krzywa też często jest pomocna w diagnostyce. I teraz, jakie są przyczyny insulinooporności? Otóż nieraz zdarzyły mi się osoby, które mówią, że poszły do lekarza i lekarz po prostu z już takim podejrzeniem tej insulinooporności, lekarz popatrzy i mówi: ale co my w ogóle rozmawiamy o insulinooporności? Pani jest po prostu gruba, jak Pani schudnie, to Pani nie będzie miała insulinooporności. Więc już pomijając jakby to, jak to może być krzywdzące dla pacjenta, to według mnie to jest totalnie złe podejście. Bo jeżeli ktoś ma problem z wagą i nie może schudnąć i mówimy mu schudnij, no to nie jest w ogóle rozwiązanie. Do mnie trafiają bardzo często właśnie, szczególnie kobiety z insulinoopornością, które starają się po prostu już jak mogą walczyć ze swoją wagą i zamiast chudnąć, tyją, jedzą bardzo mało, robią różne dziwne cuda i dalej nie mogą schudnąć. Więc według mnie to nie jest tak, że Twoja otyłość została wywołana insulinoopornością i nie ma co się kłócić, co było pierwsze, czy jajko, czy kura, tylko po prostu warto sprawdzić, co stymuluje tą insulinę, co może stymulować insulinooporność i jeżeli ona jest, to zaadresować właśnie te konkretne rzeczy. I teraz o tym powiemy. I to nawet tak na zdrowy rozum chłopski. Co można stymulować insulinę? No, jeżeli do naszego organizmu trafia glukoza, to wtedy potrzebujemy insulinę. Więc co stymuluje insulinę? Węglowodany. W pierwszej kolejności węglowodany podnoszą nam poziom insuliny. I to jest zupełnie fizjologiczne. No ale jak masz insulinooporność, no to tutaj już nic nie jest fizjologiczne. Dlatego też,
ja nie wiem dalej dlaczego, większość specjalistów, albo przynajmniej nie chcę tutaj nikogo obrazić, bo pewnie są tacy, którzy to robią, ale wcale nie tak wielu osób poleca dietę ketogeniczną czy diety niskowęglowodanowe w leczeniu insulinooporności. I słuchajcie, no ja nie miałam jeszcze ani jednej osoby, która by źle zareagowała na dietę ketogeniczną przy insulinooporności i według mnie daje ona najlepsze rezultaty. Owszem, każdy jest inny, oczywiście nikt Ci nie da gwarancji, ale kurczę, spróbuj ograniczyć ten cukier. I teraz, żeby to już było po prostu wszystko totalnie jasne. Jemy bułkę, która ma węglowodany. Ta bułka trafia do naszego organizmu i w ostateczności jest zamieniana na glukozę. I czy to będzie bułka, ona jest zamieniana na glukozę. Czy to będzie Mars, jest zamieniany na glukozę. Czy to będzie Coca-Cola, tak samo. Wszystkie węglowodany ostatecznie jakby są zamieniane na glukozę. Owszem, różne są te procesy, w różnym tempie i tak dalej. Ale w ostateczności to jest glukoza. Jeżeli jesz węglowodany złożone, wszystko jedno, to zamieniają się one ostatecznie na glukozę i żeby ta glukoza, to paliwo zostało uruchomione i wykorzystane w naszych komórkach, potrzebujemy insuliny. Więc jeżeli przechodzimy na dietę ketogeniczną i naszym paliwem stają się ciała ketonowe, no to hello, nie potrzebujemy w ogóle glukozy, nie potrzebujemy wzrostów insuliny, bo zaczynamy korzystać z innego paliwa. Po prostu zatkało nam się jedno, to korzystamy z drugiego. I to bardzo często może właśnie spowodować, że ta insulinooporność wręcz się cofa. Czy ketoza jest jedyną opcją w leczeniu insulinooporności? Prawdopodobnie nie. Pewnie słyszeliście o niskim ładunku glikemicznym, o jedzeniu dużej ilości warzyw itd., itd. Ja z mojego doświadczenia wiem, że najłatwiej jest i najszybciej można sobie z tym poradzić poprzez ketozę, ale też nie każdemu ją polecam, bo być może są osoby, które po prostu z tym stylem żywienia nie będą się dobrze czuły, albo z innych powodów nie jest o nim wskazany, ale o tym już było w innych filmach. Natomiast jak powinna być prowadzona dieta ketogeniczna? Bo tak jak zawsze powtarzam, można wszystko robić dobrze albo źle i ketozę też. Więc jaka jest ta dieta ketogeniczna w insulinooporności? Otóż warto wiedzieć, że insulinę stymuluje również nabiał, w szczególności mleko i to też ta wrażliwość u każdego jest inna. Więc jeżeli przechodzisz na keto i będziesz się obżerać po prostu śmietaną tłustą z mascarpone i cały czas będziesz sobie serwować taki deser do swojej kawy kuloodpornej, to być może nie będzie to dobre i dalej ta insulina będzie wysoko. Dobrze byłoby albo obserwować swój organizm, albo od razu zrobić sobie keto, ale bez nabiału. Kolejna rzecz to również insulinooporność może być spowodowana nie tylko tym, że się obżeraliśmy w dzieciństwie słodyczami, ale również tym, że jedliśmy bardzo często, czyli standardowe propozycje żywieniowe, jedz 5 do 6 posiłków dziennie. Im więcej razy jesz, tym więcej razy jesz, pyk, insulina, jesz, insulina, jesz, insulina. I ta insulina jest po prostu bardzo często wyrzucana. No a jeżeli jest coś bardzo często wyrzucane, bardzo często bombardujemy te nasze komórki tą insuliną, to one mogą się na nią uodpornić, bo mają dość tego, że ciągle im ktoś po prostu tam puka do drzwi. Dlatego też przy diecie ketogenicznej warto zastosować mniejszą ilość posiłków. Nie 5, tylko na przykład 3 bądź 2. Natomiast nie polecam Wam tak zwanego intermittent fasting, czyli tych postów okresowych, o których nieraz mówiłam, bez śniadań, bo jak już ustaliliśmy, insulinooporność wiąże się często z innymi zaburzeniami hormonalnymi. I jeżeli nie będziesz jeść śniadań, to te zaburzenia hormonalne, szczególnie jeżeli jesteś kobietą, mogą się jeszcze pogłębić. Więc dobrze jest sobie robić posty okresowe, ale jednak zjeść to śniadanie rano, albo przynajmniej jeżeli nie rano, to na przykład w okolicach godziny, nie wiem, 10, tak. Warto też wiedzieć, że najwyższe wydzielanie insuliny w naszym organizmie jest pomiędzy 6 a 8 rano i 6 są, czyli 18 a 20 wieczorem. Więc w tym okresie też fajnie byłoby nie jeść, jeżeli to jest możliwe. No ale jeżeli zawsze jesz śniadanie po prostu o 6.30, bo o 7 wychodzisz do pracy i stoisz w korkach na 8, no to wiadomo, że zjedz jakby to śniadanie i jeżeli ono będzie niskowęglowodanowe, czyli głównie tam będą tłuszcze, to wszystko ok, bo i tak nie będzie tego wzrostu insuliny po takim ketogenicznym posiłku. Natomiast na pewno uważajmy na nabiał,
stosujmy dietę odżywczą, bo mamy na pewno stany zapalne przy insulinooporności w naszym organizmie, czyli dużo właśnie zielonych warzyw liściastych, dużo kiełków, no i te wszystkie inne rzeczy, o których Wam ciągle trąbię. No i trzecia rzecz, właśnie nie jedzmy co chwilę, tylko usiądźmy do posiłku, zjedzmy śniadanie, zjedzmy obiad albo obiad o kolację, w międzyczasie wypijmy kawę kuloodporną, jeżeli chcesz, a nie po prostu jedzmy co chwilę, podjadajmy po 5 orzeszków. To takie moje tipy. Mam nadzieję, że rozwiałam trochę temat insulinooporności. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, to będę Ci wdzięczna za udostępnienie go dalej, bo być może wokół Ciebie są osoby, które tej wiedzy potrzebują. No i cóż, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie, a za tydzień 30 to wtorek i będę miała dla Was niespodziankę. Do zobaczenia, cześć!